Hagobay, czyli podróbka strony do Pandabay Ogólnie w ostatnim czasie jest mega głośno w całym internecie Na temat Pandabay Przez liki danych osobowych i ten wielki wyciek Strona Hagobay jest tym samym co Pandabay Jednak tutaj dane nie wyciekły I zauważyłem, że na TikToku dużo osób, które tam kupują Cisną bekę z osób, co miały konto na Pandabayu A nie na Hagobayu Na sam temat kupowania fejków To znacie już moje zdanie, że nie mają dla mnie one sensu I według mnie powinny kupować się ubrania Na które nas stać, a nie fejki Mnie to tylko zastanawia w którym momencie w internecie Wyszło to całe Pandabay, bo jego istnienie Dowiedziałem się 3 tygodnie temu Jakoś ominęło mnie to w życiu To repel, nie fejki.